Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na kongres OSKO, tym razem w wersji online. Ci z Państwa, którzy mnie znają, pewnie spodziewają się, że będziemy rozmawiać na temat rówieśniczej interwencji kryzysowej, czy w ogóle na temat interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej. Natomiast to dzisiejsze spotkanie w moim przekonaniu jest unikalne dlatego że dzięki współpracy z Osko udało się wydać taką publikację która mam nadzieję będzie pomagać nauczycielom w pracy z dziećmi i z młodzieżą o tej publikacji także będę mówił w trakcie dzisiejszego spotkania Ja się nazywam Tomasz Bilicki na co dzień pracuję w punkcie interwencji kryzysowej Restart przy Fundacji Inopolis w Łodzi Temat naszego spotkania: Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Będziemy mówić zarówno o takich aspektach merytorycznych różnych sytuacji trudnych, kryzysowych, jakich młodzi ludzie doświadczają, ale też powiemy sobie, co z tym wszystkim możemy zrobić. Taką największą inspiracją do podejmowania tego tematu jest dla mnie fakt, że bardzo wielu moich pacjentów przychodzących na psychoterapię, czy, czy, czy którzy oczekują wsparcia, potrzebują wsparcia w ramach interwencji kryzysowej, mówi o tym, że o ich problemach psychicznych to najwięcej wiedzą ich rówieśnicy. Czyli bardzo często zdarza się taka sytuacja, w której młody człowiek się samookalecza, ma objawy depresji, myśli o śmierci, czasami nawet wyznacza datę swojej śmierci i o tym nie wie żaden dorosły. Dla nastolatków w jakiś sposób jest to naturalne, ponieważ wiek adolescencji, w którym się znajdują, to jest taki czas, w którym naturalnie zrywa się pewne relacje bliskości z dorosłymi, kiedy ludzie uczą się wsparcia. Poszukiwania wsparcia wśród swoich rówieśników. Dzięki temu, że takie 12-15-18 latki nauczą się poszukiwać pomocy niekoniecznie u rodziców, niekoniecznie u osób dorosłych, dzięki temu w przyszłości będą mogli być samodzielni, będą mogli wyprowadzić się z domu, wreszcie przeżyją śmierć swoich rodziców, i to nie będzie dla nich koniec świata, bo będą umieli dostawać wsparcie. Od swoich rówieśników, i właśnie tego nastolatki się, się uczą. A skutkiem ubocznym tego faktu jest po prostu to, że bardzo często o swoich kłopotach nie mówią dorosłym, nie mówią w szczególności rodzicom, którzy mają władzę rodzicielską, tylko mówią swoim rówieśnikom. Rozmawianie w ogóle o rówieśniczej interwencji kryzysowej, w szczególności w kontekście konspektów zajęć lekcyjnych. Jest w skali polskiej czymś unikalnym. Do tej pory mało było refleksji tego typu. Jest to na przykład dość powszechne w Stanach Zjednoczonych, gdzie mówi się w ogóle o rówieśniczej interwencji kryzysowej, peer crisis intervention. To jest pojęcie tam powszechnie znane i bardzo dużo się mówi o tym, aby przygotowywać młodych ludzi do tego, w jaki sposób mogliby pomagać swoim rówieśnikom, w jaki sposób mogliby to robić efektywnie i bezpiecznie. Bezpiecznie dla siebie. Czyli główna inspiracja do tego, żeby się tym zajmować, pochodzi z doświadczeń moich pacjentów, ale też jest to, jest to transfer pewnej dobrej praktyki ze Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy już takie próby kilka lat temu w Polsce, związane ze Świętej Pamięci Witoldem Skrzypczykiem ze środka Prom, który promował taką ideę młodzieżowego, ochotniczego, pogotowia rówieśniczego, tak zwanego mopr -u ale śmierć Witka Skrzypczyka jakby troszkę sprawiła, że to dzieło, dzieło, przycichło. O tej publikacji, którą teraz widzicie Państwo w prezentacji, będziemy mówić szeroko w drugiej części naszego spotkania. Czas na w ogóle podziękowania, od tego chciałbym w ogóle zacząć, wielkie podziękowanie dla OSKO, iż podjęło temat wydania tej publikacji na, jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Dziękuję bardzo recenzentom, konspektów tych zajęć lekcyjnych i w ogóle całej tej broszury, czyli Pani Profesor Bacie Jakimczak i Panu Profesorowi Jackowi Pyżalskiemu. Wielkie podziękowania dla Witi Hoffman, która wykonała ilustrację. Maciek Hoffman, projekt graficzny. Bardzo też pomogli pacjenci. Mojego, naszego fundacyjnego punktu interwencji kryzysowej, bo to ich doświadczenia w jakiś sposób składają się na to, że mogła ta publikacja powstać. Dziękuję też uczniom mojej szkoły nr 35 w Łodzi, ponieważ od kilku lat na nich testuję, w jaki sposób rozmawiać z młodymi ludźmi o trudnych sytuacjach i o kryzysach. Dziękuję też specjalistom z Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, w którym też pracuję, bo oni byli konsultantami również tej publikacji.

Dzisiaj chciałbym zaproponować, abyśmy rozmawiali o tym, czym jest w ogóle interwencja kryzysowa, czym jest rówieśnicza interwencja kryzysowa, jako pewien rodzaj pomagania w kryzysie. Troszkę proponuję, żebyśmy porozmawiali o wybranych problemach nastolatków, i wreszcie przeszli do zasad interwencji kryzysowej, szczególnie w tym kontekście pomagania sobie rówieśniczego, czyli takiego wsparcia nieświadczonego przez profesjonalistów, i wreszcie o konspektach zajęć godzin wychowawczych dla uczniów. One są przygotowane dla uczniów 13 plus, czyli czy 13 roku życia, czyli 7, 8 klasa i szkoły ponadpodstawowe, ale spokojnie można zrobić też dostosowanie dla dzieci troszeczkę młodszych. Myślę tutaj na przykład o piątej czy szóstej klasie. Interwencja kryzysowa, wiem, że to być może ci z Państwa, którzy mnie znają, czy którzy przyjeżdżają na, na OsKosz, chyba że macie mnie dość, kiedy o tym mówię. W związku z tym bardzo tylko krótko dla tych, którzy być może po raz pierwszy słyszą to pojęcie, interwencja kryzysowa nie jest zarządzaniem kryzysowym. Zarządzanie kryzysowe to ci od połamanego drzewa wichury powodzi. Nie jest procedurą postępowania, czyli to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co zrobić, kiedy będziemy mieli trudną sytuację w szkole. My, interwenci kryzysowi, te procedury musimy znać, ale to nie jest istota sprawy. Wreszcie, interwencja kryzysowa to nie jest to samo, co psychoterapia. Psychoterapia jest procesem długofalowym, długoterminowym, ukierunkowanym na pewne leczenie. Interwencja kryzysowa jest dużo szybsza tu i teraz, jest krótkoterminowa. Jest najczęściej związana z jakimś wydarzeniem, którego ktoś doświadczył. W dużym skrócie, interwencja kryzysowa jest pierwszą pomocą psychologiczną w sytuacji kryzysu. I tutaj bardzo szybko rodzi się pewnie pytanie, czy nauczyciele to już mają być teraz też interwentami kryzysowymi? Tak dużo się od nas wymaga, tak dużo się oczekuje. No, przecież szkoła nigdy nie będzie ośrodkiem psychoterapii, nigdy nie będzie ośrodkiem interwencji kryzysowej, nigdy nie będzie domem kultury. No, tak to prawda. Ale czy można być nauczycielem i nie potrafić świadczyć pierwszej pomocy psychologicznej? To trochę tak, jakby być nauczycielem i nie potrafić świadczyć pierwszej pomocy przedmedycznej. Zobaczcie, pierwsza pomoc przedmedyczna to nie jest domena lekarzy i ratowników medycznych, tylko właśnie my wszyscy jako nauczyciele uczymy się tego. Lekarze i ratownicy medyczni świadczą pomoc medyczną, a przedmedyczną my, którzy nie jesteśmy medykami. Bardzo podobnie jest z interwencją kryzysową. To nie jest tylko domena dla psychiatrów i psychologów, tylko to jest taki obszar działalności, którymi spokojnie mogą się zająć kuratorzy, sądowni, pracownicy socjalni, może nawet policjanci, a na pewno my nauczyciele. Ja czasem mam takie wrażenie, że... Kiedy, ponieważ jeden dzień w tygodniu uczę w szkole, że kiedy spaceruję korytarzem szkolnym na przykład w ramach dyżuru, a to jest jedyny sport, jaki uprawiam, to prawie każdy taki dyżur jest związany z jakąś drobną, chociaż interwencją kryzysową. Czyli jesteśmy interwentami kryzysowymi jako nauczyciele, chociaż może nawet tego nie wiemy, czym jest w ogóle kryzys? No bo interwencja to rozumiemy, że to jest jakieś działanie, kryzys? Kryzys nie jest wydarzeniem. Zrozumienie faktu, że kryzys nie jest wydarzeniem też jest absolutnie kluczowe, ponieważ kryzys nie jest wydarzeniem, ale jest reakcją na wydarzenie. I teraz zobaczmy, różne osoby w różnych sytuacjach mogą różnie reagować na takie samo wydarzenie. Wyobrażam sobie, że ktoś, do, ktoś brał udział w wypadku samochodowym: jedna osoba już do końca życia nie będzie jeździła, nie będzie prowadziła auta, a druga osoba tego samego dnia wsiądzie do samochodu i pojedzie dalej, a wydarzenie było podobne. W związku z tym trzeba wyciągnąć taki wniosek, że nie ma głupich kryzysów. Każde wydarzenie może u jakiejś osoby wywołać kryzys. My często bagatelizujemy kryzysy, na przykład młodych ludzi. O tym jeszcze później będę chciał powiedzieć. Wydaje się, wielu z nas, że, że my to mamy prawdziwe problemy, że my to mamy prawdziwe kryzysy. My dorośli, nie? Bo, bo mamy kredyt do spłacenia, samochód się nam psuje, może związek się nam rozpada, może mamy, nie wiem, w szkole szefa wariata, to na pewno nie dotyczy tych dyrektorów, oczywiście, którzy są członkami OSKO, ale, ale może tak być, natomiast, że tak sobie myślimy i te problemy są prawdziwe. Natomiast rzeczywistość jest też taka, że problemy młodych ludzi też są prawdziwe. Czyli kryzys jest reakcją na wydarzenie i teraz to wydarzenie może mieć różny charakter, my czasami możemy oceniać, że to wydarzenie było błahe, a dla kogoś będzie wyzwalaczem kryzysu. Czym jest w tym kontekście rówieśnicza interwencja kryzysowa? No na pewno nie jest pomocą profesjonalną. Nie jest w ogóle sposobem na rozwiązanie wszystkich gigantycznych dzisiaj Problemów dzieci i młodzieży. Przypomnę, że według różnych badań, co piąty lub ósmy nastolatek ma myśli samobójcze. Bardzo wielu młodych ludzi się samo uszkadza, już od trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej. Spożycie leków wtórnego wychwytu serotoniny, czyli tych leków SSRI, przeciw antydepresantów, jest gigantyczne i rośnie cały czas. W całej Europie, także w Polsce. I to nie, rówieśnicza interwencja nie jest, nie jest jakby rozwiązaniem, to nie rozwiąże tego problemu. Nie jest w żaden sposób zwolnieniem nas dorosłych ze świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rozumieniu przepisów oświatowych, ale jest po prostu wsparciem wsparcie mentalnym, świadczonym w relacjach rówieśniczych. Czyli to jest taka pomoc nieprofesjonalna, przyjacielska, koleżeńska. Ona się dzieje. My teraz nie wymyślamy rówieśniczej interwencji kryzysowej, na cały czas trwa. To, co chcemy zaproponować jako Fundacja Inopolis we współpracy z OSKO, to jest to, żeby zacząć po prostu o tym rozmawiać. Dostrzec, że młodzi ludzie pomagają sobie w relacjach poziomych. I może się okazać, a na pewno się tak, moim zdaniem, okazało w okresie nauczania zdalnego, że tej pomocy w tych relacjach poziomych, tej pomocy nieprofesjonalnej, było więcej niż profesjonalnej. No bo my, psychoterapeuci, psychiatrzy. Nagle przestaliśmy się spotkać z naszymi pacjentami. Dzieci nie miały dostępu do pedagogów, psychologów szkolnych, ale miały, mieli znajomych na Messengerze, na przykład, na Snapchacie, na Discordzie i tam rozmawiali o swoich kryzysach i trudnej sytuacji. Rówieśnicza interwencja kryzysowa trwa od lat, tylko my bardzo rzadko o niej rozmawiamy. Ja mogę mówić o doświadczeniach moich pacjentów, zachowując ich pełną anonimowość, ale bardzo często tak jest, że kiedy przyjeżdżam do szkoły, gdzie uczeń dokonał zamachu samobójczego, słyszę od nauczycieli, że okazało się, że jakaś koleżanka, jakiś kolega wiedział o tym. Że ktoś planuje śmierć. A nawet spotkałem się z sytuacją, gdzie jeden z młodych ludzi, uczeń pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, transmitował przygotowania do swojej śmierci na Snapchacie. I wszyscy mieli pretensje do tych młodych ludzi. Dlaczego nikt nie zareagował? Pytanie jest proste: kto ich uczy, jak reagować? Kto ich uczy, gdzie są granice lojalności? Gdzie wcale nie, nie jesteś konfidentem, kiedy powiesz o tym dorosłemu, jak wybrać tego dorosłego? O tym jest właśnie rówieśnicza interwencja kryzysowa. Chciałbym, żebyśmy krótko porozmawiali o wybranych problemach psychicznych nastolatków, bo taka psychoedukacja nas, nauczycieli, dyrektorów szkół, w ogóle pracowników oświaty, czy w ogóle ludzi też dorosłych, jest bardzo istotna. Ja proponuję, żebyśmy dzisiaj trzy takie obszary wybrali. Zresztą podobnie jest w tej publikacji, no, która też musiała, ma pewną ograniczoną pojemność, więc nie mogliśmy powiedzieć o wszystkim. To jest kwestia niskiej samooceny, depresji, samouszkodzeń myśli. Planów i zamachów samobójczych. I o tym bardzo krótko. Pierwsze pytanie, jak rozpoznać problemy psychiczne? Który z tych młodych ludzi, pokazanych teraz na tym slajdzie, ma problemy psychiczne, waszym zdaniem? Wielu się wydaje, że to jest takie proste, nie? Rozpoznaj, że być może problemy psychiczne, objawy depresji, niską samoocenę, a może ta osoba, która gdzieś stoi w kącie, a może ta osoba, która jest małomówna, nieśmiała, a może ta osoba, która przykrywa swoje włosy grzywką. Może ta dziewczyna, która nie ma, nie ma koleżanek? Otóż bardzo trudno jest, tak naprawdę, moim zdaniem, rozpoznać, które dziecko i młody człowiek ma problemy psychiczne. Jest totalnym stereotypem myśleć o tym, że ktoś, kto jest chory na depresję, czy ktoś, kto ma niską samocenę, czy ktoś, kto myśli o śmierci, to jest najsmutniejszy uczeń w naszej szkole. To jest też taka pewna prawidłowość, której doświadczam. Przyjeżdżając do placówek, gdzie no, uczeń dokonał skutecznego zamachu samobójczego, bardzo często jedne z pierwszych słów, jakie słyszę, to myśmy się nie spodziewali, że to w ogóle może być on albo ona. Obstawialiśmy, nie wiem, kilkoro innych uczniów, na innych się koncentrowaliśmy, i to nie jest jakby błąd szkoły, w tym sensie, że bardzo trudno jest rozpoznać, który nasz uczeń ma objawy. Jakiś, jakiś chorób psychiczny, czy w ogóle ma problemy psychiczne, to niekoniecznie muszą być choroby. Ja uczę w czterech klasach ósmych w szkole na łódzkich bałtach i mimo tego, że większość mojej pracy polega na pracy z pacjentami, zajmowaniu się samooszkodzeniami i śmiercią, ja nie do końca wiem, który być może z moich uczniów także ma myśli samobójcze, może ma plany, może już wyznaczył termin swojej śmierci i ja mogę tego nie zauważyć, mimo że pracuję w tym na co dzień. Ponieważ młodzi ludzie ukrywają fakt, że cierpią. Nie chcą tego pokazywać wszystkim ludziom. Bardzo często przychodzą do szkoły i śmieją się cały dzień, udają uśmiechniętych po to, żeby płakać całą noc. Mam pacjentów, którzy dokonywali prób samobójczych, znaczy zamachów samobójczych, na szczęście nieudanych, nie, nie w swoim domu, będąc przewodniczącymi klasy, przewodniczącymi szkoły, a rodzice byli w tym czasie w domu i nawet się nie zorientowali, że ich dziecko jest po trzech, czterech próbach samobójczych. Tak doskonale maskowali. Swoje, swoje cierpienie. Dlatego, pozbądźmy się, proponuję stereotypu, że bardzo łatwo jest rozpoznać, że ktoś ma problemy psychiczne i po prostu uczeń, który myśli o śmierci, który się samouszkadza, który ma niską samoocenę, który ma depresję, wygląda po prostu różnie. W ogóle, dlaczego dzieci i młodzież mają niską samoocenę? Ustalmy też na, na potrzeby tego spotkania, że niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości, to jest to samo. Jest wielu psychologów, którzy odróżniają te pojęcia dla nas, będzie to dzisiaj dzisiaj będzie to samo. Moim zdaniem samoocena to jest nasza interpretacja co inni do nas mówią. Oczywiście to mówią, to jest takie bardzo szerokie pojęcie, nie chodzi tylko o słowa, ale nasza interpretacja tego co dostajemy od innych. Czyli jest w tym coś takiego naszego subiektywnego, niepowtarzalnego, indywidualnego, ale jednocześnie samoocena jest związana z postępowaniem innych wobec nas. Według mnie Samoocena jest kształtowana, szczególnie ta niska, jest kształtowana przez trzy zjawiska. Po pierwsze, negatywne komunikaty, jakie otrzymujemy. Po drugie, różne trudne doświadczenia, z którymi trudno nam było sobie poradzić. I trzeci, bardzo ważny, ale niedoceniany bardzo często element, to jest brak poczucia sprawczości. Napisałem na tym slajdzie, że w szkole i w domu te zjawiska na szczęście nie występują. To oczywiście żart, albo to ma być sarkazm bardziej, może dlatego że bardzo często młodzi ludzie, którzy mają niską samoocenę, doświadczają wszystkich tych trzech aspektów w domu i w szkole. Szkoła, oprócz tego, że często jest miejscem przekazywania negatywnych komunikatów, na przykład od nauczycieli, prawda? Żyjemy w kulturze błędu. Ten sprawdzian, który musimy koniecznie sprawdzać czerwonym długopisem i zaznaczać tam błędy. Ta tendencja nauczyciela do tego, że jak uczeń napisze dyktando i tam było 30 trudnych słów i w jednym był błąd, to, to wypomnimy ten jeden błąd, a nie podkreślimy tego, że 29 jest dobrze. Wreszcie te trudne doświadczenia, bardzo często związane także z rówieśnikami, na przykład z bullyingiem, z przemocą rówieśniczą, często z takim bullyingiem w białych rękawiczkach, w białym kołnierzyku. Nie chodzi o bicie kogoś na korytarzu szkolnym, to bardziej chodzi o to, że jak się wypowiadasz w klasie, to dwóch innych po prostu śmieje się z ciebie pod nosem. Albo jako ostatni dostajesz kartkę, kartę pracy, którą rozdaje twój kolega czy koleżanka, nikt cię nie zaprasza na urodziny. Wiecie, takie prześladowanie w białych rękawiczkach, to niekoniecznie tutaj źródłem są nauczyciele. I wreszcie brak poczucia sprawczości. Na jaką sprawczość ma uczeń w szkole? O czym on może decydować? Bardzo często nie może decydować, w jakim pisze zeszycie, nie może decydować gdzie siedzi, bo nauczyciel go przesiada, przesadza cały czas. Nie może decydować, czy otworzyć, czy zamknąć okno. W jaki sposób uczniowie decydują o metodach dydaktycznych, jakie są stosowane? Oczywiście ci z was, no na pewno wosko jest wielu takich dyrektorów, i macie wielu nauczycieli, którzy pracują metodami freinetowskimi, którzy pracują daltonem, którzy mają własne pomysły na dydaktykę konstruktywistyczną, dydaktykę krytyczną. No ja rozumiem, ci tak, są, oddają bardzo dużo sprawczości uczniowi, ale bardzo często szkoła niesamowicie uprzedmiotawia ucznia. Po prostu siadaj tu i teraz słuchaj, co ja nauczyciel chcę ci przekazać, bo ja tu jestem źródłem wiedzy, ja tu cię będę nauczał. To wszystko tworzy niską samocenę, występuje to w domu i w szkole. Bardzo zawsze mi zależy na tym w mojej szkole, żeby mieć dyżur na tzw. zerówce, czyli przed rozpoczęciem lekcji, bo to mi pozwala stać w drzwiach szkoły i witać uczniów. To jest, to jest bardzo przyjemna sytuacja, kiedy, kiedy możesz być nauczycielem, który mówi wchodzącym uczniom do szkoły, dzień dobry, fajnie, że jesteś, miło, że przyszedłeś, już. Dzisiaj jesteś może smutna, a wesoły. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Sam się czasami w ogóle dziwię, że na tą 7.45 w centrum bałt ci nastolatkowie tam się zwlekają z tych łóżek i przychodzą. Więc może to fajnie, że, że, że ktoś im powie, fajnie, że jesteś. Ale to stanie tam przy drzwiach pokazało mi jeszcze jedną rzecz. Że nierzadko rodzice też potrafią odbierać bardzo dużo poczucia sprawczości. Czasami mam takie wrażenie, że wielu rodziców najchętniej wjechałoby samochodem do szatni, odwożąc swoje dziecko. Noszą kurteczkę za dzieckiem, pomagają zawiązać buciki, niosą plecaczek. Szkoda, że nie ma jeszcze takich kloszy szklanych, które można byłoby nieść nad dzieckiem, żeby tam czasem kropelka deszczu nie spadło, żeby nie zawiało, otwierają drzwi. Rodzice mówią, że robią to z miłości, troski. Ja mam taką koncepcję, że jest w tym sporo lęku, ale tak naprawdę w tym jest bardzo dużo odbierania poczucia sprawczości. Jeżeli tak robisz wobec dziecka, które już mogłoby wiele rzeczy zrobić samodzielnie, to zobacz, jaką informację przekazujesz. Na pewno sobie nie poradzisz. Ja to muszę zrobić za ciebie. Ja ci muszę pomóc, bo spotka się jakaś krzywda. Ja nawet postanowiłem któregoś razu w mediach społecznościowych... Y i, I też u mnie w szkole taki przekaz tutaj mieć do tych rodziców. Rodzicu, który księżniczkę księcia podwozisz przed drzwi szkoły i najchętniej wjechałby się autem do szatni, niesiesiesz tornister, pomaga zdjąć kurteczkę, zapiąć rzepy na butach, otwierasz ciężkie drzwi wejściowe, chronisz przed wiatrem i deszczem. Dziękuję, że zapobiegasz bezrobociu psychoterapeutów. Ja już nawet jestem gotowy zapisy przyjmować. Być może niektórzy z Państwa, którzy są rodzicami, obrazicie się teraz na mnie, nie? Ale. Pamiętajmy, że to jest bardzo ważny mechanizm tworzenia się niskiej samooceny, kiedy odbierasz poczucie sprawczości. Z tych wszystkich problemów, jakie mogą cię mieć młodzi ludzie, czyli niska samoocena, depresja, samouszkodzenia i myśli samobójcze, akurat niska samoocena jest najprostsza do rozpoznania. Nie jest łatwa, ale jest najprostsza. Jeżeli zobaczysz, że twoje dziecko nie zna swoich pozytywnych cech, jeżeli podkreśla swoje negatywy. Jeżeli czuje się bezużyteczne, jeżeli nie lubi siebie, jeżeli chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie, jeśli porównuje się z innymi i uważa, że wielu ludzi robi większość rzeczy lepiej od niego czy od niej, to prawdopodobnie ma niską samoocenę. To nie jest korzystna sytuacja do tego, żeby na przykład wejść w wiek dojrzewania czy funkcjonować wśród rówieśników. Dlatego, że osoby z niską samooceną muszą chronić się przed dalszym spadkiem tej samooceny. A zatem mają trudność w wchodzeniu w nowe środowisko, w podejmowaniu pewnego ryzyka związanego z krytyką, z odrzuceniem. To jest bardzo niekorzystna sytuacja. Niska samoocena może być objawem depresji, ale może też występować samoistnie. Niektórzy mówią, że, że kiedyś to depresji nie było, albo że na pewno dzieci i młodzież nie, chorowali, nie chorowały na depresję. Tutaj mamy autoportret Van Gogha z XIX wieku który prawdopodobnie chorował, chorował na depresję. Wielu filozofów też zastanawiało się, tak jak Pascal, na przykład nad kruchością, kruchością człowieka. Depresja, depresja towarzyszy nam od setek lat. Kiedyś oczywiście nie była diagnozowana, kiedyś po prostu myśleliśmy, że być może tak powinno być, a może to jest cecha charakteru. A depresja jest chorobą. Jest chorobą z grupy zaburzeń afektu, czyli zaburzeń nastroju. Depresja jest chorobą ekspresji emocji. I jest chorobą, w moim przekonaniu, bardzo ciężką często. Oczywiście można mówić o tak zwanych epizodach depresyjnych, czyli takich krótkotrwałych fazach, kiedy masz objawy depresji. Można mówić o depresji sezonowej, jesiennej, wiosennej, ale bardzo często depresja jest trudną, ciężką, przewlekłą, lekooporną, zdarza się, i czasami niestety też śmiertelną, śmiertelną chorobą. Depresja jest źródłem gigantycznego cierpienia. Jest sytuacją opartą bardzo wiele, obartą, obarczoną bardzo wieloma stereotypami, o których za chwilę chciałbym powiedzieć. Bardzo ważna rzecz dla nas, dla nauczycieli, pamiętajmy o tym, że osoba chora nie ponosi winy za depresję, po prostu jest chora. Z czym można depresję pomylić? No można pomylić. Młodzież tą nazywa hypem, czyli takie nagłe zainteresowanie depresją. Rzeczywiście to się zdarza, że, że, że niektóre dzieci, szczególnie mając kolegi czy koleżanku, koleżanki chore na depresję, czy korzystające z, z antydepresantów, z psychoterapii, z psychiatrów, rzeczywiście mogą. Yy, Mogą widzieć u siebie pewne objawy depresyjne. To trochę tak jak my to, to, to nie jest bardzo zła wola. Jak, zacznie, jak coś nas boli w lewym boku i zaczniemy czytać w internecie, co to może być, to też widzimy u siebie najgorsze choroby. I czasami niektórzy młodzi znajdują u siebie depresję, chociaż jej nie mają. Depresję można pomylić z had czyli z chorobą afektywną dwubiegunową, gdzie te fazy depresyjne są na, występują na przemian z fazą taką maniakalną, takiego bardzo silnego pobudzenia. Można pomylić z zaburzeniami lękowymi, trochę podobnymi, ale jednak jest to coś innego. Depresja nie jest kryzysem jako reakcja na wydarzenie. Mówiliśmy o tym, o tym przy okazji interwencji kryzysowej, omawiania tego pojęcia. Kryzys po jakimś trudnym, traumatycznym wydarzeniu jest czymś naturalnym, nie jest chorobą, nie jest zaburzeniem. Ważne tylko, żeby nam przeszedł po pewnym czasie, żebyśmy go przepracowali w czasie. My, interwenci kryzysowi, uważamy, że czas nie leczy. Rany ran leczy przepracowanie kryzysu w czasie. I taka reakcja kryzysowa na trudne wydarzenie nie jest depresją, nie jest nawet chorobą. Chyba, że będzie trwała więcej niż no, na przykład trzy miesiące, z wyjątkiem żałoby, która może trwać rok, czasami może dwa, ale generalnie jeżeli objawy kryzysu utrzymają się dłużej niż trzy miesiące, to też powinno nas to zaniepokoić. Być może nie jest to depresja, ale już PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego, być może tak. Depresja nie jest kryzysem rozwojowym. Tymczasowy smutek, Handra, to nie jest depresja. Depresja nie jest lenistwem i niska samoocena nie równa się depresja. Tak jak wspomniałem, może być niska samoocena objawem depresji ale wcale nie musi. Um, uczymy się o tym, czym jest depresja, nie po to, żeby ją diagnozować, ponieważ to nie dyrektor szkoły, nie pedagog, psycholog szkolny, nie nauczyciel diagnozuje depresję, ale diagnozuje psychiatra zawsze. Także nie psychoterapeuta i nie psycholog. No tutaj psycholog kliniczny w takiej specjalizacji może, może bardziej pomóc. Natomiast co do zasady depresję diagnozuje? Psychiatra, i dla naszej wiedzy, jakby tylko, a nie po to, żeby diagnozować, na tej prezentacji są umieszczone trzy główne objawy depresji czyli obniżenie nastroju, anhedonia i bardzo szybka męczliwość, utrata energii. Anhedonia to jest bardzo taki charakterystyczny objaw depresji. Ponieważ anhedonia to jest ograniczona zdolność do odczuwania radości, do odczuwania przyjemności. Nam się czasami wydaje, że powiemy osobie chorej na depresję, słuchaj, idź na spacer, zjedź lody, przejedź się na rowerze, spotkaj się ze znajomymi, to będziesz miał taką radość, to odetchniesz. Nie, osoba chora na depresję nie będzie z tego miała radości, to my może byśmy z tego mieli radość, jeśli jesteśmy zdrowi. Natomiast osoba chora na depresję nic z tego nie będzie miała, oprócz ewentualnie wyrzutów sumienia, że naprawdę już... Jest z nią bardzo źle, skoro tak, robi tak fajne rzeczy i nic i nie odczuwa żadnej przyjemności. Są też dodatkowe kryteria diagnostyczne, oprócz tych trzech. To, co ja często widzę u młodych ludzi chorych na depresję, to będzie osłabienie koncentracji, brak wiary w siebie, ale też to, co tutaj mamy na czerwono, czyli zaburzenia apetytu i zaburzenia snu. To jest też takie dość charakterystyczne, co czasami. Potrafi zróżnicować na niską samoocenę od objawów depresyjnych i na przykład powiedzieć, słuchaj, jednak, może iść do psychiatry, upewni się, że nic ci nie jest, a może właśnie masz depresję. Stereotypy o depresji, które często też słychać w szkołach, to jest lenistwo. Gdyby ktoś chciał, to by przestał chorować, jakby chciał wyzdrowieć, to by poszedł do psychologa lub psychiatry. Jak ma wyzdrowieć, skoro nic nie robi? No właśnie, tylko rzecz jest w tym, że wszystko to, co tu jest opisane, to są po prostu objawy tej choroby, a przypomnę, że winny, że winny za chorobę nie ponosi osoba chora. Często zdarza się tak, że objawom depresyjnym towarzyszą samouszkodzenia i myśli samobójcze, ale samouszkodzenia, podobnie jak niska samoocena, może występ, mogą występować niezależnie od tego, czy ktoś ma objawy depresyjne, czy nie. Dlaczego młodzi ludzie się samo uszkadzają? Dlaczego się tną? Często robią to w sposób całkowicie niedostępny dla nas dorosłych, w miejscach ukrytych. To słowo samo uszkodzenie bardziej mi w ogóle pasuje do tego zjawiska niż okaleczanie się, dlatego że to wcale nie trzeba się ciąć żyletką czy tam temperówką czy szkłem. Można sobie wbijać paznokcie, rozdrapywać strupki ran, wyrywać włosy można także okaleczać się w taki sposób, żeby nie zostawiać żadnych śladów, ale nie chciałbym tutaj robić instruktażu, dlatego chciałbym jakby ten wątek zostawić zamknięty. Dlaczego młodzi ludzie się samo uszkadzają i zabijają? Otóż powód jest jeden. Może nie w 100% przypadków, ale 99% przypadków to jest ten powód. Tym powodem jest po prostu cierpienie. I źródłem tego cierpienia... Może być czasem sytuacja, która nam stojącym z boku wydawałaby się zupełnie abstrakcyjna. Na przykład, ktoś się, chłopak się zakochał w dziewczynie, potem stwierdził, że absolutnie nie nadaje się do tego, żeby być w związku z tą dziewczyną, ponieważ jest nikim, a ta dziewczyna jest wspaniała. Nawet do niej nie podchodzi, nawet nigdy z nią nie rozmawiał, mimo że chodził do tej samej klasy albo do tej samej szkoły, i ta sytuacja stała się źródłem cierpienia. Przypomnę też, że depresja na przykład może wystąpić w sposób samoistny, tak zwana depresja endogenna, gdzie w ogóle nie da się wskazać żadnego czytelnego wyzwalacza. Wielu młodych ludzi dzisiaj cierpi z bardzo różnych powodów i to cierpienie jest prawdziwe. To, że oni są młodzi, to, że wydaje nam się, że oni mają wszystko, no bo mają fajne ciuchy, chodzą do szkoły, być może chodzą do bardzo dobrej szkoły. Mają fajny telefon, komputer, konsolę. My nie mieliśmy takich warunków jak oni. Ale to wcale nie zmienia faktu, że to cierpienie jest bardzo prawdziwe. Że to cierpienie bywa nie do zniesienia. Jak mi powiedział jeden z młodych ludzi kiedyś, że to cierpienie bardzo ryjebanie. Boli tak samo jak dorosłych. I czasami brak już jest nadziei. I w momencie kiedy młody człowiek cierpi bardzo długo, psychicznie, wewnętrznie, i nie widzi już możliwości rozwiązania tego cierpienia, to wydaje się, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest śmierć. I ta śmierć zakończy to cierpienie. Młodzi ludzie podejmują różnego rodzaju kroki. Rozmawiają ze swoimi znajomymi o tym za chwilę bardzo dużo powiemy idą do psychologa, do psychiatry być może próbują rozmawiać z rodzicami. Ale te wszystkie kroki czasami okazują się absolutnie nieskuteczne. Często się okazuje w ogóle, że jest coraz gorzej. Nierzadko my dorośli, bagatelizując problemy młodych ludzi, nie akceptując ich uczuć, emocji, jakoś tak nie rozumiejąc prawdziwości tego cierpienia, wielkości tego cierpienia, też przyczyniamy się do tego, że to cierpienie ulega, ulega pewnej eskalacji. Przypomnę to, co tu jest po raz kolejny napisane. Że nasza opinia dotycząca wagi danego problemu, jaki młody człowiek ma, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jaką wartość ten młody człowiek nadaje temu problemowi. Jeśli tak cierpisz tygodniami, miesiącami, czasami latami i jeszcze nauczyciele i rodzice dają ci taki sygnał, że jesteś problemem. No bo jesteś problemem, bo nie przysyłasz prac na czas, bo dostajesz słabe oceny w szkole, bo być może jesteś drażliwy i robisz w szkole różne rzeczy. Jeżeli rodzice muszą z Tobą jeździć i do psychologa, i do psychiatry, i, i, i po, po leki, i te leki nie działają, trzeba zmienić na kolejne leki, to wszystko sprawia, że tak zaczynasz o sobie myśleć, że jesteś problemem. A jeszcze terapeuta ci powie, że wiesz, nie ma dla Ciebie miejsca, ale coś to może przesunie. I, I dzięki temu ty się tam wepchniesz na te 45 minut raz w tygodniu, i masz takie wrażenie jeszcze, że jesteś problemem dla innych ludzi, bo być może ten terapeuta kogoś nie przyjmie innego, tylko, tylko ciebie, a może zostaje dłużej w pracy, bo system pomocy psychologiczno-psychiatrycznej w naszym kraju też jest całkowicie niewydolny, więc jesteś dla tego systemu też problemem. No to masz kolejny argument na to, że można ten problem rozwiązać i tym rozwiązaniem jest śmierć. Oczywiście wielu młodych ludzi wie, że to sprawi ból, cierpienie na przykład najbliższym rodzicom. Ale wszyscy też doskonale wiedzą, że my dorośli potrafimy przeżyć śmierć naszych dzieci. I oni też to wiedzą, że my to przeżyjemy. I sobie tak myślą, że zobaczy, z jednej strony zakończą swoje cierpienie, z drugiej strony przestaną być problemem dla innych ludzi, i z trzeciej strony ich rodzice, dzisiaj smutni, dzisiaj zamartwiający się, tym, że cierpisz, tym, że źle się czujesz, ich rodzice wreszcie odetchną. Wprawdzie będą płakać na pogrzebie, będą przeżywać żałobę, będzie im trudno zaakceptować stratę, ale po roku czy dwóch, czy trzech pogodzą się z tą stratą i przeżyją żałobę. I będą chodzić 1 listopada na twój, na twój grób, na, na cmentarz, zapalą znicz i, i przeżyją tę sytuację. I w taki sposób myślą ci młodzi ludzie, którzy, którzy, którzy chcą, chcą nie żyć, albo którzy się samo uszkadzają. Zresztą bardzo wielu moich pacjentów żyje tylko dlatego, że się samo uszkadza, bo że tak jeszcze mówią, dobra, no to jeszcze nie odbiorę sobie życia, to jeszcze się potnę i spróbuję, co będzie dalej, może jest jakaś iskierka nadziei. Co możemy w ogóle z tym robić w domu i w szkole? Wydaje mi się, że to są takie truizmy, takie rzeczy, które które wszyscy dyrektorzy, nauczyciele wiedzą: obserwować siebie, rozumieć w ogóle te problemy, towarzyszyć, wspierać. Bardzo ważne dla mnie osobiście jest separowanie objawów od osoby. To, że my, jako nauczyciele, dyrektorzy, w pełni akceptujemy naszego ucznia. Możemy nie akceptować pewnych objawów jego choroby, w tym sensie nie akceptować, że one mogą nam utrudniać życie szkolne, ale że ucznia zawsze musimy akceptować. Pamiętam jednego z moich uczniów, którego podejrzewam objawy depresyjne. Nigdy ostatecznie nie dowiedziałem się, czy miał depresję, czy nie, ale tak przypuszczam, że, 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 że ma i że ma objawy depresyjne. Myślę, że się też leczy. Pamiętam, jak w okresie nauczania zdalnego przysyłał mi co chwila takie wiadomości na librusie. Panie Tomku, ja, ja panu bardzo obiecuję, no ja dzisiaj nie prześlę tej pracy, ale prześlę jutro. I następnego dnia znowu mi pisał, dzisiaj jednak nie prześlę, bardzo pana przepraszam, niech pan mnie nie przestanie lubić, ja jutro prześlę tę pracę. Ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że po prostu pandemia, która w jakiś sposób wzmocniła też objawy depresyjne, bo, bo sprawiła, że pewne objawy depresyjne, jak siedzenie w domu, jak izolacja, yy, stały się w ogóle oczekiwane społecznie. Wzmocniła też lęk. Nie? Terapeuta ci tłumaczył przez kilka miesięcy, że twój lęk jest paranoiczny, jest irracjonalny, a tu nagle włączasz fakty, wiadomości, wydarzenia i się okazuje, że wcale nie był taki irracjonalny. Więc to wzmacniało objawy. Ja wiem, że, 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 że ten uczeń prawdopodobnie jest w domu, że ciężko mu się zmobilizować, że brakuje mu energii. To jest objaw depresji. Ale z drugiej strony bardzo szanuję nauczyciela i chcę mu coś napisać, chcę przeprosić. I pamiętam, że z, zawsze odpisywałem, zmienię teraz imię, Jacku. Fajnie byłoby, gdybyś przysłał tę pracę, ale nawet jeśli nie przyślesz, będę o tobie dobrze myślał. Trzymaj się. I to separowanie objawu od osoby jest kluczowe. Kiedy przysłał mi tę pracę zresztą, to był, miał być esej i ten esej zawierał trzy zdania, to mu powiedziałem, że, że dobrze, że przesłał, że esej jest na temat, że fajnie, że to jest praca samodzielna, no że stawiam mu ocenę dopuszczającą, czyli dwa i pamiętaj, że to jest ocena tej pracy, a nie ciebie, o tobie cały czas dobrze myślę. Czyli z jednej strony sprawiedliwość, też nie możemy przesadnie wzmacniać korzyści, w cudzysłowie korzyści, jaka osoba ma z chorowania na depresję, ale z drugiej strony pamiętajmy o tej akceptacji separować objawy od osoby i akceptować osobę. Dla mnie kluczowa rzecz psychoedukować, możemy zaproponować wsparcie specjalistów, dodawać odwagi do tego, obserwować pod kątem samouszkodzeń, myśli, planów, zamachów samobójczych. Ale możemy też zrobić rzecz, która w Polsce praktycznie do tej pory nie istniała, która być może dzięki temu będzie możliwa. Mianowicie możemy uczyć bezpiecznego i efektywnego wsparcia rówieśniczego. Bo daję sobie rękę uciąć, że w naszej szkole są osoby, które doskonale wiedzą, kto się tnie, kto ma depresję, a kto myśli o śmierci. I to wcale nie jest pedagog szkolny, to wcale nie jest psycholog, dyrektor, nauczyciel, wychowawca, ani nawet pani woźna, która często wie, czy pan woźny, którzy często wiedzą więcej niż my nauczyciele. Ale to jest rówieśnik. Oni wiedzą prawie wszystko. Oczywiście nie wszyscy ci wybrani, ale oni wiedzą o prawie wszystkich problemach, jakie naprawdę, jakich naprawdę doświadczają młodzi ludzie. Yy. Uważać trzeba na te wszystkie korzyści, jakie osoba ma z faktu, że ma niską samocenę i depresję. Te korzyści to nie jest manipulacja. Każda osoba chora na depresję, gdyby mogła nacisnąć guzik, chce wyzdrowieć, nacisnęłaby ten guzik, ale no, mimo wszystko ma pewne korzyści. Przyzwyczaja się do tego, że to jest wytłumaczenie, dlaczego nie jest aktywna, do pewnej energooszczędności ta osoba się przyzwyczaja do, do, do tego, że inni chcą pomóc. Warto nie przesadzać z tymi skutkami ubocznymi, jakie są te korzyści, także w szkole. Warto dać tym osobom z kłopotami psychicznymi czas i doceniać najmniejsze zmiany. Wiele problemów psychicznych młodych ludzi to są problemy długofalowe. Tu się tak nagle nic nie zmienia. Gdyby się nagle zmieniło coś w ciągu jednego dnia, to to jest niewręcznie niepokojące. Dobra, trwała zmiana z reguły jest powolna. Rozpoznawaj własne uczucia i emocje, bo może um, być tak, że osoba, uczeń, rodzic, ucznia też z problemami psychicznymi będzie u Ciebie budził jakieś negatywne uczucia, emocje. Warto, warto to rozpoznawać i warto nauczyć się radzić z tymi emocjami. Weź pod uwagę, że okres pandemii może sprzyjać nasileniu niektórych objawów. Na przykład osobom silnie introwertywnym albo osobom z lękami społecznymi okres nauczania zdalnego jakby poprawił komfort. Ale osobom, które miały różnego rodzaju natręstwa, lęki związane z bezpieczeństwem, z, czy, czy wreszcie osoby, które miały objawy depresyjne, czy miały skrajnie silną samoocenę, skrajnie niską samoocenę, to zdecydowanie wzmocnił objawy tych przypadłości. Nie obiecuj nigdy, to zostanie między nami. Gdy jesteś nauczycielem, przychodzi do ciebie uczeń i zaczyna rozmowę, proszę pani, proszę pana, ja panu coś powiem, czy pani dyrektor, panie dyrektorze, ja panu coś powiem, to niech to zostanie między nami. Ja nigdy nie obiecuję, że to zostanie między nami, bo nie wiem, co mi za chwilę powie, a wolę być uczciwym. Mogę powiedzieć, słuchaj. Nie mogę ci tego obiecać, bo nie wiem, co mi za chwilę powiesz, ale obiecuję ci, że jeżeli będzie mogło zostać między nami, to zostanie. Jak nie będzie mogło, to dowie się o tym tylko ten, kto musi. Albo można powiedzieć wprost: słuchaj, zagrożenie życia, albo krzywdzenie, z którym nie, nie, nie potrafisz sobie poradzić, to nie, może, nie będzie mogło zostać między nami. Przyznam szczerze, że nie spotykam się z sytuacjami, żeby ktoś nie chciał kontynuować tej rozmowy. Warto stawiać sprawę jasno i nie oszukiwać. Powiedzenie wiem co czujesz też jest oszustwem. My możemy przypuszczać, co ktoś czuje, możemy powiedzieć byłem w podobnej sytuacji, ale nie jest prawdą, że wiesz, co ktoś inny czuje. To jest po prostu niemożliwe. I ważna rzecz nie strasz, nie każ, nie kłóć się. A często to robimy, i moi pacjenci mówią mi tak. Po rozmowie z rodzicem o tym, że się tnę, albo po rozmowie z pedagogiem szkolnym, jedyną rzeczą, którą chciałem zrobić, to pociąć się ponownie, bo mamy trudność z akceptacją, ze zrozumieniem tych zjawisk. Powiedzenie modemu człowiekowi, rozumiem, że cierpisz, i dlatego się począłeś i przyniosło ci to ulgę, wcale nie jest pochwałą tego zachowania. W interwencji kryzysowej powiedzenie, rozumiem, wcale nie znaczy chwale twoje zachowanie, tylko znaczy, rozumiem, że cierpisz. Nic więcej, po prostu znaczy to, co znaczy. Prośba, nie mów nigdy w pomaganiu innym, niezależnie czy pomagasz swojemu rówieśnikowi, czy rozmawia ze swoim osobistym dzieckiem, czy z uczniem, nie mów nigdy, będzie dobrze. Bo nie masz pojęcia, jak będzie. Nie mów, inni mają gorzej, to w niczym nie pomaga. Nie bądź mięczak, weź się w garść, rozchodź, to rusz się, to twoja wina, nigdy nie wyzdrowiejesz, jak nic nie zrobisz. Tego nie mów, to nikomu nie pomaga, to jeszcze bardziej wpędza w poczucie winy, w poczucie tego, że jesteś nierozumiany, nieakceptowany. Ludzie też nie stają się dobrzy i zdrowsi od tego, że mówi im się zła rzeczy. To też nikomu nie pomaga. O co chodzi tak naprawdę w całej tej publikacji? Otóż bardzo się cieszę, że we współpracy z OSKO mogliśmy ją stworzyć. To jest fantastyczna sytuacja, że pani profesor Bata Jakimczak i profesor Jacek Pyżalski staje się jej recenzantami. Wnieśli też bardzo dużo do tej prezentacji, różnego rodzaju poprawek. Celem było to, abyśmy troszkę pogłębili swoją wiedzę o problemach psychicznych młodych ludzi, i takie informacje w tej publikacji są. Zobaczcie Państwo, mamy tutaj cały taki dział pod tytułem Czym jest interwencja kryzysowa? O wyzwalaczach kryzysów czyli o różnych sytuacjach trudnych, które mogą sprawić, że znaleźliśmy się w kryzysie. Napisaliśmy tutaj też troszkę o ludzkich takich reakcjach na wyzwalacze, żebyśmy rozumieli tego, to, że po trudnym, traumatycznym wydarzeniu kryzys jest naturalny, tylko żebyśmy też umieli go przepracować. Piszemy tutaj o niskiej samoocenie depresji, samouszkodzeniach myślach, planach i zamachach samobójczych, o tym, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób to rozpoznać. Mówię w liczbie mnogiej nie dlatego, że ja tak uważam, że, że powinno się mówić o tym w liczbie mnogiej, tylko dlatego, że tak czuję, że mimo, że tu jest umieszczone moje nazwisko, to ta rola profesora Jachimczak, profesora Pyrzalskiego czy ludzi z naszego regionalnego interwencyjnego telefonu zaufania była po prostu, po prostu tak duża. I wreszcie to, co wydaje mi się być istotą sprawy, co wydaje mi się być najważniejsze, jest umieszczone na stronie czwartej. Gdzie mówimy o tym, jakie są podstawowe reguły pomagania. I to jest taka baza dla nauczyciela prowadzącego na przykład godziny wychowawcze, do tego, żeby uczyć młodych ludzi, jak zareagować na sytuację, w której ktoś, na przykład, mówi o tym, że ma objawy depresyjne, albo też ktoś mówi o tym, że się samo uszkadza, czy też myśli o śmierci. I pierwsza rzecz, która tutaj jest napisana. Pamiętaj, że nie jesteś psychologiem, psychiatrą, terapeutą, oraz zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo. Moim zdaniem ważną rzeczą jest to, abyśmy uczyli młodych ludzi, że oni mają prawo odmówić pomocy swojemu rówieśnikowi. Wiem, że to może brzmieć trochę szokująco, ale w ogóle w całej kulturze pomagania, w sztuce pomagania, dbanie o własne bezpieczeństwo jest zawsze numerem jeden. Czy jesteś strażakiem, czy jesteś ratownikiem medycznym, czy jesteś interwentem kryzysowym, musisz najpierw zadbać o siebie. Znam wiele takich sytuacji, w której młodzi ludzie nie potrafili odmówić pomocy i sami potem cierpieli. Nierzadko zadaję pytanie nastolatce, słuchaj, to jak to się stało, że się tniesz? Ona mówi, no bo ja pomagałam koleżance, która się cięła, no i tak w sumie to się zrobiło tak nieprzyjemnie, no i teraz tniemy się razem. To jest sytuacja, której powinniśmy unikać. Masz prawo odmówić pomocy, jeśli czujesz, że ta pomoc mogłaby być dla ciebie związana z pewnym zagrożeniem. I teraz, oczywiście, warto to zrobić w taki sposób, że na przykład wysłać do kogoś innego, polecić jakieś inne rozwiązanie. Ale to jest ważna rzecz. Pamiętaj, że jeśli pomagasz swojemu rówieśnikowi, nie jesteś substytutem psychologa, psychiatry, terapeuty i zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo. Wskazaliśmy też w publikacji, Jakie sytuacje mogą być dla ciebie sygnałem, że to, że pomagasz swojemu rówieśnikowi, staje się dla ciebie samego niebezpieczne. Druga istotna bardzo kwestia to jest ta, że w przypadku takiej ostrej reakcji na stres, czy w przypadku bardzo trudnej sytuacji, pamiętaj, że Twoim zadaniem jako rówieśnika jest najpierw pomóc się koledze, koleżance uspokoić. Zadbać o bezpieczeństwo kolegi, koleżanki. Nie zaczynaj od filozofowania, nie zaczynaj od tego, żeby zarzucić kolegę czy koleżankę gradem pytań czy gradem dobrej rad. Zawsze akceptuj fakt, że ktoś jest w kryzysie, cierpi, przeżywa trudne emocje. To jest punkt numer trzy. Akceptuj to. Nie mów, co ty taki miękki jesteś, bez sensu, że się denerwujesz, a Marysia miała podobnie, i zobacz, jest uśmiechnięta. To nie jest dobre rozwiązanie także w ramach rówieśniczej interwencji kryzysowej. W ogóle jestem zwolennikiem takiego podejścia, że nie ma złych emocji. Gniew, złość, smutek to nie są złe emocje. To są emocje trudne, ale one nie są złe. One są na przykład nośnikiem informacji o tym, jakie są nasze wartości, co jest dla nas ważne. Naszym zadaniem także w ramach rówieśniczej interwencji kryzysowej jest akceptować fakt, że ktoś jest w kryzysie. Nie zaprzeczaj uczuciom. Nie mów, nic się nie stało i nie mają gorzej, zaraz będzie dobrze, weź się wyluzuj, rozchodź, to i jakoś będzie. To nie są właściwe metody komunikowania się ze sobą w kryzysie. Jeżeli trzeba, to lepiej wyraź swoje uczucia i nazwij to, co obserwujesz. To jest punkt numer pięć. Widzę, jak bardzo cierpisz. To straszne, co się wydarzyło. Sam nie rozumiem, dlaczego ciebie to spotkało. Nie zasłużyłeś na to. To są lepsze metody pomagania niż zaprzeczanie uczuciom. Wiem, że to w przypadku dzieci może zabrzmieć zbyt poważnie, ale też zdecydowaliśmy się tutaj umieścić punkt: poinformuj swojego rówieśnika, czego nie, lepiej nie robić w kryzysie. A w kryzysie nie pijemy alkoholu, nie korzystamy z narkotyków i nie podejmujemy żadnych ważnych decyzji dotyczących swojego życia. Bardzo łatwo się przyzwyczaić, szczególnie będąc nastolatkiem, do tego, że alkohol jest lekiem na kryzys, jest lekiem na kłopot i to nie jest dobra droga. Wreszcie warto zaproponować co można robić w kryzysie, nie bo fajnie mówić, nie pinieć paj, nie podejmuj ważnych decyzji na przykład jeśli chodzi o rozstanie jakiegoś związku czy zerwanie z kimś kontaktu, zablokowanie kogoś w mediach społecznościowych, ale to łatwo się mówi, czego nie rób, ale warto też może powiedzieć co robić. Nie będę tutaj podpowiadamy Zachowuj dnia, nie koncentruj się tylko na negatywach, rozmawiaj z ludźmi, jeżeli umiesz, rób to co jest dla ciebie przyjemne, relaksuj się. Punkt ósmy. Przygotuj wspólnie z osobą w kryzysie plan postępowania i motywuj go do jego realizacji. Fajnie jest w ogóle rozmawiać na takich trzech płaszczyznach: nie? fakty, myśli, uczucia, ale też wymyślać jakiś plan działania. To, co teraz zrobisz, to, co będzie, co będzie dalej dla Ciebie ważne. Dodawaj odwagi do tego, żeby Twój kolega, koleżanka wdrażali te, te postanowienia. Bądź dyspozycyjny, ale uwaga, pamiętaj o własnych potrzebach, pamiętaj o własnym bezpieczeństwie. Twoja dyspozycyjność jako rówieśnika nie może być stuprocentowa. Ty też masz swoje granice, dbaj o swoje granice. Bądź dyspozycyjny, jeśli potrzebna będzie pomoc, ale rób to mądrze, aby osoba w kryzysie nie utraciła samodzielności, nie stała się roszczeniowa. I dziesiąty, jedenasty punkt wydaje mi się w tym wszystkim kluczowy. Skieruj do pomocy profesjonalnej, kiedy sytuacja tego wymaga. Dodawaj odwagi do skorzystania z niej. Nigdy nie strasz psychologami, psychiatrami, szpitalem psychiatrycznym lekami. Młodzi ludzie często sobie mówią: Psycholog namiesza ci w głowie, nie idź tam. Zobaczysz, zamkną cię w szpitalu i tam przywiążą cię do łóżka i będą razić prądem. Leki od psychiatry zrobią z ciebie zombie. Nie mówcie do siebie w ten sposób. Zwracam się teraz do nastolatków. Nie mówcie się w ten sposób, bo ci psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci, leki, szpitale są po to, żeby pomagać w bardzo trudnych sytuacjach. I fajnie, jeżeli pomagasz swoim rówieśnikom i masz możliwość konsultacji w przypadku ze specjalistą, z jakąś osobą dorosłą, dorosłą, którą ufasz. Dużo w tej publikacji poświęciliśmy także kwestii takim dylematom etycznym pomagania. W szczególności takiemu dylematowi lojalności, Wobec przyjaciela czy grupy rówieśniczej? Gdzie kończy się ta lojalność? Gdzie kończy się to, że obiecałeś zachować tajemnicę wobec swojego koleżanki, koleżanki i kolegi? Jedną z najtragiczniejszych sytuacji, z jakimi miałem kontakt, to była sytuacja gimnazjum, w którym trzy osoby pomagały sobie wzajemnie. To była taka trójka przyjaciół, dwie dziewczyny i jeden chłopak. Te dziewczyny chciały za wszelką cenę uchronić chłopaka, który był w najgorszej sytuacji z, z tej trójki, przed zamachem samobójczym i zawarli nawet taki pakt ze sobą, że jeżeli ktokolwiek z nich dokona zamachu samobójczego, to pozostali zrobią dokładnie to samo. W ten sam dzień, kiedy zawarli ten pakt, ten chłopak odebrał sobie życie. Wyobraźcie sobie, co wtedy, co do dzisiaj w zasadzie czują te dziewczyny. Po pierwsze obciążone tym, że obiecały swojemu najbliższemu przyjacielowi, że też odbiorą sobie życie, a tego nie zrobiły, i po drugie, obciążone faktem, że nie powiedziały żadnemu dorosłemu. I warto o tym rozmawiać, o tych dylematach etycznych pomagania, w tym obszarze, że są takie sytuacje, w której lojalność się nie obowiązuje, w którym nawet ja jako jako terapeuta, jako interwent kryzysowy jestem zwolniony z tajemnicy zawodowej. I to jest zagrożenie życia i takie krzywdzenie, z którym nie, nie możesz sobie poradzić. Wtedy nie jesteś konfidentem, wtedy nie jesteś zdrajcą, kiedy wyszukujesz odpowiedniego dorosłego i. I po prostu udzielasz takich informacji. To może być zaufany nauczyciel, to może być rodzic, ale to może być też telefon alarmowy 112, czy też wreszcie to może być chociażby jakiś telefon zaufania. Takich możliwości jest całkiem sporo. Jak Państwo widzicie, nie chcieliśmy tylko, żeby ta publikacja była źródłem wiedzy i informacji na ten temat, ale tutaj są zaproponowane trzy konspekty godzin wychowawczych. Pierwsza godzina wychowawcza dotyczy kryzysów oraz problemów psychicznych młodych ludzi. Żebyśmy zaczęli z nimi na ten temat rozmawiać. Oczywiście rozmawiać w sposób adekwatny do ich wieku. Zwróciliśmy tutaj uwagę w tych konspektach na to, żeby nie rozbudzać też ciekawości pewnymi zachowaniami oraz żeby rozmawiać nie o konkretnych przypadkach problemów psychicznych uczennic i uczniów, jakich mamy w klasie. Tylko, żeby po prostu oni się dzielili swoją wiedzą, informacjami, co wiedzą na temat tych kłopotów psychicznych. Trzeba w trakcie tych zajęć zdecydowanie pamiętać też o bezpieczeństwie ich uczestników. Drugi konspekt lekcji dotyczy tego, jak pomagać rówieśnikom, i to jest lekcja o tajemnicy i o lojalności. A tak naprawdę o tym, gdzie ta tajemnica i lojalność się kończy. Wreszcie trzecia lekcja to jest lekcja pod tytułem Rozwój kompetencji własnych, czyli ta lekcja jest na temat tego, jak poznać siebie i rozwijać swoje kompetencje pomocne w pomaganiu. Tutaj mamy ćwic trzy ćwiczenia na tej lekcji, czyli to są ćwiczenia dotyczące asertywności, empatii i ćwiczenie na unikanie schematów do tej publikacji dołączyliśmy materiały czyli tutaj wystarczy tak naprawdę skserować sobie taką stronę i pociąć nożyczkami po prostu te materiały to jest tak przemyślane żeby każdy nauczyciel mógł to Mógł to zrobić. I wreszcie jest także umieszczona bibliografia ze spisem literatury dla nauczyciela. I fajnie, żeby przed, przed taką lekcją nauczyciel nie tylko zapoznał się z tą częścią merytoryczną tej broszury, ale być może też zdecydował się na przejrzenie czy przeczytanie jakiejś książki dotyczącej depresji nastolatków, czy interwencji kryzysowej, czy wreszcie dotyczących samobójstw dzieci i młodzieży. Wszystkie te tutaj książki są. Są jakby przez nas sprawdzone, przejrzane i one są w pełni możliwe do, jakby do przeczytania przez osobę, która bezpośrednio nie pracuje w tych obszarach. Zdecydowanie warto, warto to zrobić przed tymi lekcjami. Wiem, że wersja elektroniczna tej broszury jest już dostępna na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Na stronie głównej jest umieszczony baner, który właśnie Państwo teraz widzicie. Także na stronie Fundacji Innopolis tę broszurę można pobrać. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dokonać dostosowania konspektów tych lekcji i materiałów do tych lekcji, może ode mnie bez najmniejszego problemu otrzymać wersję edytowalną w Wordzie. No bo rozumiem, że ktoś na przykład chciałby taką lekcję przeprowadzić w klasie szóstej. Być może to by do, wymagało pewnego dostosowania, a może ktoś wie o tym, że dla jakiejś klasy fajnie byłoby na przykład te losy czy fiszki, które są używane przy, przy tych lekcjach, że dla tej konkretnej klasy warto byłoby zrobić pewne dostosowanie, warto byłoby zamienić te losy. Proszę Państwa, mam nadzieję, że to nie był najgorszy czas w Waszym życiu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, iż mogliśmy się zajmować rówieśniczą interwencją kryzysową na Kongresie OSKO. Z mojej strony to wszystko i wiem, że za chwilę będzie krótkie wystąpienie pana Marka Pleśniara, dyrektora biura OSKO. Dziękuję bardzo. Chyba będzie lepiej słychać. Bardzo dziękuję za tę naszą współpracę. Postaramy się godnie publikować i udostępniać wszystkim Twoją pracę i wszystkich, którzy wzięli udział w niej także. A także chcę powiedzieć, że był to w tym krótkim cyklu wykładów, które nie tyle miały zastąpić Kongres Zarządzania Oświatą, co jednak... Wspólnie nam dać do, jakoś sygnał, że się nie dajemy i że można nadal, nadal robić swoje w jakimś tam zakresie, to były to wykłady i narzędziowe, i takie silnie pedagogiczne, tak jak właśnie ten ostatni w cyklu tego, tygodniowym. Zapowiadamy już, że spodobało nam się udostępnianie wykładów i niezmarnowanie wysiłków tych, którzy przygotowali te wykłady i y, napracowali się. Miało być kilkadziesiąt spotkań, więc od poniedziałku zaczniemy nowy cykl. Będziemy przez jakiś czas tak postępować, żeby jak najwięcej dało się skorzystać. Wszystko na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. A panu Tomaszowi Bilickiemu z Inopolis naprawdę serdecznie dziękujemy jeszcze raz, bo to jest taka, właśnie taka współpraca, jakiej byśmy chcieli. I ta, taka współpraca, która od zresztą ładnych paru lat nam pokazuje, jak, co jest naprawdę ważne w szkole, co jest ważne w edukacji. Relacje i człowiek są najważniejsze i uczymy się tego cały czas od siebie. A teraz na ten tydzień dziękujemy. Tyle. Do widzenia.